Słuchamy. Jak widzicie, my omówimy wam uzależnienie od narkotyków. Tu właśnie macie rysunek osoby, która właśnie poddała się narkotykom, która została wciągnięta przez te nauki. No i co tutaj widzimy? No widzimy osobę nieogoloną, z dziurawymi spodniami, źle ubraną. I tak właśnie kończą osoby, które uzależniają się od tego narkotyku, bo wbrew pozorom bardzo łatwo się od niego uzależnić. I teraz omówię wam, jak wygląda życie bez narkotyków, a życie z narkotykami. Bez narkotyków... to ta strona. Jesteś bez narkotyków, masz trzeźwy umysł, jesteś szczęśliwą osobą. Jak nie zażywasz narkotyków, to bardzo, bardzo jest prawdopodobne, że chodzisz także do kościoła, więc także wierzysz w Boga, czyli masz tą nadzieję. Dalej, tu. Powiedziałem, że zbliżasz się do Pana Boga, to przejdę dalej może. Potrafisz kochać, bo narkotyki także bardzo często zabijają te uczucia w nas. Sprawiają, że zamykamy się na miłość i także my tej miłości innym nie dajemy. No po prostu żyjesz godnie, nie marnujesz pieniędzy na narkotyki. No i po prostu masz pieniądze na inne rzeczy potrzebne tobie na co dzień. Teraz przejdziemy do tego, jak wygląda życie, kiedy zażywasz te narkotyki. Po pierwsze, skoro wydajesz pieniądze na narkotyki, to nie masz pieniędzy na podstawowe środki do życia, a więc musisz kraść. Dalej. Tracisz kontakt z bliskimi, dlatego że zamykasz się na miłość, którą właśnie dostajesz od bliskich i właśnie dlatego tracisz z nimi całkowity kontakt. Nie rozmawiasz z nimi, nie spotykasz się. Teraz podam taki argument, który jest jak dla mnie pierwszym argumentem, który się nasuwa, czyli po prostu trujesz organizm. Poprzez narkotyki mają w sobie bardzo dużo związków chemicznych, które bardzo źle wpływają na nasz organizm. Więc także Także pod względem zdrowotnym narkotyki bardzo źle działają na organizm człowieka. No i ostatni, najważniejszy argument to po prostu nie cieszysz się życiem. Co to jest za życie, w którym nie masz nad tym życiem kontroli? I chciałbym też zauważyć, że osoby, które biorą narkotyki, które generalnie są w nałogach, nie mają żadnych zainteresowań. Ja teraz powiem wam coś o narkotykach w moim zainteresowaniu, czyli rapując. Ale nie nauczyłem się tekstu na pamięć. Mieliśmy właśnie krzyczeć, żeby zarapował coś. Jeszcze powiem jedno. Żyć można bez narkotyków, nawijać także można bez muzyki. Dobra. To właśnie jest dzisiejsza młodzież. Tylko w dobrym sensie narkotyki mamy w nosie i trzeźwą głowę, bo to jest proste dla wszystkich nałogów. Mamy tutaj głosę. Choć upadamy, to też powstajemy, lecz w naszym życiu używek nie testujemy. Bo jesteśmy dziećmi bożymi, ciągle do zbawienia dążącymi. Żeby zakończyć, to powiem, to prawda. Żadnego z nas nie jara trawa i jej nie jaramy. Pana wychwalamy i pokazujemy, jak żyć, żeby w życiu nie było ci wstyd. Także mam nadzieję, że naszym pokazem, naszą prezentacją przekonaliśmy was do tego, abyście jednak nie gustowali w tych używkach. I życzymy wam wszystkiego dobrego. Jak najmniej kontaktu z tymi. Dziękujemy.